Wolność czy brak odpowiedzialności? Myślę, że każdy z nas chciałby być wolny. Robić to, co chcesz robić, kiedy chcesz. Nie mieć żadnych odpowiedzialności, niczego na głowie. Nic nie musieć. Nie mieć żadnych oczekiwań wobec siebie, świata, życia. Mieć wszystko zapewnione. Po prostu być szczęśliwym, bez presji, bez ponagleń. Żyć może i nawet bez społeczeństwa, poza maszyną ekonomiczną, poza systemem. Lecz czymże to życie miałoby być? Jakby takie życie miałoby wyglądać? Z czego byś się utrzymywał? Z czego byś żył? Jak byś płacił rachunki? A może byś nie płacił i żył gdzieś pod mostem? A może byś podróżował dookoła świata, odżywiając się resztkami ze śmietników? Może współżył z jakimś plemieniem? Może byś zamieszkał w jakiejś jaskini, wszedł w głęboki stan mistyczny samadhi, rozpłynął się z rzeczywistością i tak sobie po prostu żył. I tak sobie po prostu żył. Może po prostu żyłbyś na głowie rodziców, albo jakichś innych ludzi, jakiejś instytucji, która by cię karmiła i zaspokajałaby twoje podstawowe potrzeby, a ty robiłbyś sobie to, no co miałbyś ochotę. A może wolność tkwi jednak w tej odpowiedzialności? Może jednak nie da się być wolnym i nieodpowiedzialnym jednocześnie. Może to właśnie wolność tkwi w tym, aby się dogadywać z innymi ludźmi, aby żyć w systemie, aby zarabiać pieniądze, dążyć do niezależności finansowej, emocjonalnej, jakiejś innej, fizycznej, materialnej czy psychicznej. Może jednak każdy z nas jest już wolny, tylko nie każdy to dostrzega. Pamiętam, kiedyś uczyłem się całkiem sporo na temat wolności i w sumie oglądnąłem dosyć sporo wideo w internecie na temat wolności. To chyba były jeszcze filmy Till Swan, jednej z nauczycielek duchowych. Dużo wykładów na temat wolności przesłuchałem, takich psychologicznych, na temat tego, że ludzie, którzy poszukują wolności, bardzo często kończyli jeszcze gorzej, czyli tak jakby nie byli w stanie sobie później poradzić w życiu. Między innymi dlatego, by nie brali odpowiedzialności za nic w swoim własnym życiu i no po prostu tkwili w takim poczuciu bezradności, trochę takiego lenistwa, nie wiedząc, co ze sobą po prostu zrobić. I wiecie, muszę wam przyznać, że poniekąd przeżyłem i jedną, i drugą perspektywę, bo miałem taki okres w swoim własnym życiu, gdy jeszcze na studiach, kiedy pozwoliłem sobie robić tylko i wyłącznie to, na co mam ochotę, kiedy mam ochotę, praktycznie nie biorąc niczego na siebie. Ale to nie trwało długo, byłem w stanie wytrzymać jakiś tydzień, dwa, góra miesiąc. I zdałem sobie sprawę z tego, że zaczynam cierpieć, że gdy sprawiam sobie ciągle przyjemność, to zaczyna mnie to boleć, zaczyna mnie to przerastać, przygniatać. Bo nie jestem w stanie sobie poradzić z najmniejszymi, prostymi sprawami, bo też to sprawianie sobie takiej ciągłej satysfakcji fizycznej, czy to poprzez zmysły, czy jakieś doznania, w pewnym sensie zaczyna nas otępiać i sprawia, że uzależniamy się jak od narkotyku, tak? Czy od dobrego, przyjemnego jedzenia, czy potrzeb materialnych, czy wszystkiego innego. Podobnie nie biorąc żadnych zobowiązań na siebie, nie myśląc o pieniądzach, nie myśląc o takich tematach finansowych, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że staję się taką ofiarą swojej własnej filozofii właśnie nie brania niczego pod uwagę. I choć było fajnie przez jakiś czas,
bo poczułem brak stresu, brak napięcia, to w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że w pewien sposób czuję się trochę przygnieciony tym poczuciem wolności, że trochę marnuję czas, że mógłbym jednak zrobić coś z pożytkiem dla społeczeństwa, że w zasadzie to nie jest tak źle i ta wolność cały czas tutaj jest w nas. Zarówno w życiu w uwarunkowaniach, jak i bez tych uwarunkowań i nie ma tutaj problemu ani z jednym, ani z drugim. Mamy wybór, nie? Myślę, że po części ten wybór mamy. Mimo, że tych tematów związanych z kontrolą i filozofią to już strzeliłem tyle, że jeżeli macie takie poczucie kręcenia się jak na karuzeli, to już wam się w ogóle nie dziwię. Wolność czy ucieczka od odpowiedzialności? Ja myślę, że ważne jest wpierw zdefiniować to, czym ta wolność jest. Czym jest wolność? Wolność od myślenia, wolność od cierpienia, wolność od presji, wolność od jakichś autorytetów, rodziców, rodziny, szefa w pracy. Myślę, że można definiować ją na wiele sposobów. Ale to, z czym najbardziej mi się kojarzy wolność, to jest to, że wolność to jest taki czas dla siebie, gdy możesz po prostu przywrócić kontakt z samym sobą. To jest przywrócenie połączenia z ciałem, to jest przywrócenie połączenia ze świadomością, z twoją duszą, z twoim sercem. Bo jeżeli robisz to, co czujesz, jesteś w 100% spójny i autentyczny, nic cię nie blokuje, nie czujesz żadnej spiny ani przymusu i wszystko się układa po twojej myśli, to nawet nie myślisz o wolności, po prostu czujesz, że nią jesteś. Rzeczy same się dzieją spontanicznie, wszystko się układa, jesteś szczęśliwy, czujesz, że jest wszystko okej, masz tą wolność, masz wszystko to, czego potrzebujesz. Myślę, że można wszystko ze sobą pogodzić. Gdy przestajesz się przywiązywać do czegokolwiek i zaczniesz tak obiektywnie obserwować siebie i świat i z wewnętrznym spokojem podchodzisz do rzeczy, to masz zarówno wolność, jak i odpowiedzialność. Możesz zarówno czuć tą przestrzeń wewnętrzną, jak i swobodnie angażować się w życie i ci nic nie przeszkadza. Można wziąć wszystkie dowolne ekstrema w naszym życiu, je po prostu połączyć i syntezować, znaleźć wspólny punkt odniesienia, taki kontekst. I nawet połączyć to z wewnętrznym spokojem. Tak, moje kochane mysie pysie. Trzymajcie się ciepło, jeżeli ktoś z was czuje, że potrzebuje konsultacji, to zapraszam. Wszystkie potrzebne linki, odnośniki macie na dole pod nagraniem. Zapraszam do grupy, wsparcia, zapoznania się z resztą mojej twórczości. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, to możecie skorzystać z Patronite'a, PayPala, kupić mój kurs pewności siebie. Wszystko jest na dole. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.